Szczęść Boże. Ten, który chciał być doskonały jak Bóg, miał na imię Lucyfer i wiemy, że bardzo źle skończył. Każda próba dorównania Bogu, naśladowania Boga w taki najpełniejszy sposób oznacza ostatecznie pychę i grozi, że człowiek uzurpuje sobie w konsekwencji boską władzę, że będzie sam chciał decydować o tym, co jest dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wolno. I dlatego to naśladowanie Boga w tych zewnętrznych takich tylko przejawach zawsze prowadzi na manowce. A z drugiej strony wiemy, że mamy naśladować Boga. Mamy upodabniać się do Niego, do Jezusa i że właśnie na tym przecież polega świętość, na naśladowaniu Jezusa. W takim razie jak pogodzić te dwie przeciwstawne tendencje? Z jednej strony, by nie pójść drogą Lucyfera, a z drugiej strony, by upodabniać się do Jezusa. Drogę wskazuje w dzisiejszej Ewangelii sam Chrystus, a mianowicie mówi, że mamy naśladować Boga, mamy naśladować Ojca, ale w miłości miłosiernej, która polega na przebaczeniu, na miłosierdziu, na pojednaniu, na przebaczeniu hojnym i łaskawym, tak jak tylko Bóg potrafi to uczynić. Przebaczenie nie ma granic. Jeśli pochodzi od Boga, jest ono bezkresne jak ocean. Ale przebaczenie, jak zresztą to się dowiemy też z innych fragmentów Ewangelii, ma strukturę ojcowską. To znaczy, nie jest to pobłażliwość, która macha ręką na wszystko i na wszystko pozwala. Nie jest to obojętność czy tolerancja, tak rozreklamowana hasłem rób ta, co chce ta. Ojcowskie przebaczenie ma zawsze charakter wychowawczy. Kształtuje człowieka. W wielu przypowieściach usłyszymy, w jaki sposób to kształtowanie człowieka poprzez przebaczenie ma się dokonywać. Jedno tylko Chrystus podkreśla w tej dzisiejszej Ewangelii, że miłość bliźniego w odróżnieniu od miłości małżeńskiej nie może być wybiórcza. Faryzeusze zafałszowali tę ideę i słowa Starego Testamentu i powiedzieli, że kochaj bliźniego, a nieprzyjaciela możesz nienawidzić. Nigdzie tak nie jest w Piśmie Świętym napisane. Bóg jest miłością, chce nas uczyć miłości i w tym właśnie mamy Go naśladować.